Pan, samochodzik. Napoleoński dragon. Rozdział trzeci. Obudziły mnie głośne westchnienia. Michał stał nad moim łóżkiem i patrzył na mnie. Miał rześkie spojrzenie i usta ułożone w podkówkę. Spojrzałem na zegarek. Była szósta. Nie masz wakacji i szykujesz się do szkoły? Wykrztusiłem. To niesprawiedliwe że wakacje trwają tylko dwa miesiące, ale ty chyba powinieneś pójść do pracy i zrobić mi śniadanie. Michał przysiadł na brzeg łóżka. Mam tydzień wolnego, wyjaśniłem. Co ty właściwie u mnie robisz? Mama próbowała wczoraj dodzwonić się do ciebie, a potem porozmawiała z koleżankami i wystawiła mi paszport. Chłopiec wyjął z kieszeni piżamy złożoną kartkę. Co? Wykrzyknąłem. Małgosia znowu zostawiła mi Michała pod opieką, bo musiała służbowo wyjechać gdzieś na kraniec Polski. Tak być nie może. Sięgnąłem po telefon. Michał podniósł rękę z identycznym urządzeniem. Mama wzięła służbowy i powiedziała, że na ten będzie dzwoniła do mnie. Powiedział: Koniecznie daj mi znać, kiedy to nastąpi. Zły wstałem z łóżka. Wysłałem chłopca do sklepu po bułki. A sam zająłem się smażeniem jajecznicy. Michał jadł, aż mu się uszy trzęsły. Co dziś będziemy robili? Zapytał pomiędzy kęsami. Będziesz musiał mi pomóc, zrezygnowany dziobałem widelcem jedzenie. Znowu jakaś tajemnica jak w tym zamku? Nie. Twoja pomoc sprowadzi się do tego, żeby mi nie przeszkadzać. Chyba tym stwierdzeniem uraziłem jego ambicje, a jeszcze bardziej pogrążyło go to, że musi umyć naczynia. Wieczorem przygotujesz kolację, a ja pozmywam. Zapowiedziałem. Przyzwyczajaj się. Kobiety takie zachowanie nazywają równouprawnieniem. Ale ja mam wakacje. Moi koledzy muszą podczas urlopu naprawiać w domach mnóstwo rzeczy. To nie byłoby najgorsze. Oczy Michała rozszerzyły się ze strachu. Żony zabierają ich na wspólne zakupy. Smutno, pokiwałem głową. Do sklepu z zabawkami? Nawet nie w pobliżu księgarni lub stoiska z prasą motoryzacyjną. To dlatego jesteś kawalerem? Do roboty i bez osobistych wycieczek. Palcem wskazałem na zlew. Usiadłem przed komputerem i chwilę serwowałem po sieci internetowej, a potem odbyłem trzy rozmowy telefoniczne. Efekt ostatniej był zadowalający. Położyłem się na kanapie i z rosnącym niepokojem nasłuchiwałem, jak rośnie stos talerzy i kubków w zlewie. Potem poleciała woda i po chwili Michał wszedł do pokoju. Już zdziwiłem się. Zastosowałem swoją metodę mycia naczyń. Polegała ona na wylaniu kilku kropel płynu i puszczenia strumienia gorącej wody. Chłopak uwierzył w przekaz jakiejś reklamy, że środek chemiczny w magiczny sposób sam zmywa tłuszcz. Młodego dżentelmena czekał naprawdę trudny czas, bo postanowiłem dać mu szkołę życia i po minucie zacięcie wycierał zmywakiem talerze. Po pracy zmęczony rzucił się na kanapę i chwycił za pilota. Masz zdrowy męski odruch, ale my jedziemy do miasta, zapowiedziałem. Na zakup? Nie, do pracy. Po drodze wyjaśniłem Michałowi, że ma się nie odzywać, żeby mnie nie wydać. Ma być po prostu młodym, nieśmiałym chłopcem. Zacięcie kiwał głową jakby rozumiał moje polecenia, ale ja czułem, że może dojść do katastrofy. Przed sklepem ekuny stawiliśmy się na godzinę przed otwarciem. Usiedliśmy na ławce na pobliskim skwerze i czekaliśmy. Michał czytał komiks. Cześć stary. Obok mojej ławki stanęli Wiktor i Roch. Pierwszy wyglądał na bardzo wymęczonego i popijał jogurt naturalny. Roch ciężko usiadł obok mnie. Jaki masz plan? Zapytał. Milczałem, zaskoczony ich pojawieniem się w tym miejscu. Uznaliśmy, że jak zwykle to, co najtrudniejsze, będziesz chciał zrobić sam, odezwał się Wiktor. Odszukaliśmy adres antykwariatu tego kuny i oto jesteśmy. Wczoraj obiecaliśmy ci pomoc, więc dotrzymujemy słowa. Nie musicie iść do pracy? dziwiłem się. Mam urlop, ale żona zapowiedziała na dziś, że jedziemy kupić jakieś dywany czy coś. Roch skrzywił się. Życie to urlop, trzeba tylko umiejętnie zorganizować czas na pracę. Wiktor przeciągnął się. W mojej klinice uznali, że po dwóch latach nieprzerwanej pracy mam iść na trzy tygodnie wolnego. Nie zdążyłem jeszcze wykupić żadnej wycieczki do Egiptu czy gdzieś tam. W ciągu kilku minut rozmowy dowiedziałem się, że Roch pracował jako inżynier w wielkim kombinacie budowlanym. Miał żonę, dwójkę dzieci i trzecie w drodze. Najstarszego Mateusza poznałem. Kinga miała zaledwie sześć miesięcy. Wiktor przyznał się do żony i córki. Był wziętym chirurgiem plastycznym w prywatnej klinice. Uzgodniliśmy także plan, w którym główne role mieliśmy odegrać Wiktor i ja. Rochowi pozostało na razie pilnowanie Michała. Dwadzieścia minut po otwarciu antykwariatu wszedłem do sklepu. Za ladą stały dwie wyelegantowane młode damy z fryzurami przypominającymi płonące krzaki. Umilkły widząc mnie i otaksowały mój wygląd zastanawiając się, czy wyglądam na potencjalnie bogatego klienta. Dzień dobry. Przywitałem się. Czy zastałem pana Kunajskiego? Nie, a o co chodzi? Zapytała jedna z nich z krwisto-czerwonymi wargami. Może przekażę sprawę szefowi i... Myślę, że Kuna chciałby ze mną rozmawiać osobiście. Zgrywałem się na kolegę z szemranego towarzystwa, jednocześnie rozglądając się ciekawie po zgromadzonych w galerii przedmiotach. Było tu mnóstwo pseudoantyków, zręcznych falsyfikatów i małowartościowych przedmiotów, którym czyjeś prawne palce nadały nowego blasku. Kuna? Druga zatrzepotała falbaną długich czarnych rzęs zawieszonych pod perłową zasłoną powiek. Jeśli ma pani z nim kontakt, to proszę powiedzieć, że przyjechał ktoś w sprawie modlińskiej afery, uśmiechnąłem się. Przykro nam, krwiste wargi wypowiadały słowa zimne jak lód. Szef upoważnił nas do niepokojenia go w czasie urlopu tylko dla istotnych przyczyn. Nieco przymilkła, bo do sklepów wszedł Wiktor. Z dwudniowym zarostem. W trochę pomiętych czarnych spodniach i rozpiętej na klatce piersiowej karmazynowej koszuli wyglądał nonszalandzko i zachwycająco jednocześnie. Błysnął jego śnieżno-biały uśmiech. Teraz mógłbym stanąć na głowie, a damy i tak nie zwróciłyby na mnie uwagi. Trudno mruknąłem, ratując resztki godności i wyszedłem. Znalazłem Rocha i Michała na tarasie małego baru. Jedli frytki. I co? Zapytali jednocześnie. Wszystko zgodnie z planem, uśmiechnąłem się. Przeczucie nie myliło mnie, chociaż upływający czas odmierzaliśmy porcjami kiełbasy z Grilla oraz lodów. Wspaniałe dziewuchy, Wiktor westchnął i skrzywił się, widząc resztki naszych posiłków. Jestem głodny, ale na lunchu mówiłem się z nimi w restauracji wegetariańskiej. Sobie ma, nie ukrywałem zdziwienia. Pawle, Protekcjonalnie poklepał mnie po ramieniu, nie wolno się ograniczać. Czego się dowiedziałeś? Dopytywałem się. Ten twój kuna wyjechał na Mazury, w okolice Moronga, Wiktor był dumny ze swojego sukcesu. Szuka tam śladów niejakiego ignacego dobrowolskiego. Kasztan, jesteś genialny. Z radości ucałowałem go w czoło. Dzięki, chłopaki. Zerwałem się z krzesełka i wyciągnąłem rękę do Michała. Nawet jeśli zrobiłbym kolejny krok, to chyba tylko ciągnąc za sobą cały barek. Roch mocno ściskał moje ramię i nie pozwolił mi odejść, a nawet delikatnie zmusił mnie, żebym mu siadł. Spokojnie, zapnął. Wcześniej ustaliliśmy z Wiktorem, że choćby nie wiem co, to zabieramy rodzinę i jedziemy z tobą na poszukiwania. To prawda? Zaniepokojony zerknąłem na Wiktora. Zaraz po lunchu mogę jechać. Odpowiedział. Wy możecie już wyjeżdżać, i tak was dogonię na trasie. Te moje wyprawy to przeważnie same nudy, zniechęcałem ich. Ten facet był z tobą. Rochruchem głowy wskazał na Michała, który oblizując wargi po lodzie ukrywał twarz za okładkami książeczki. Był wtedy mały i mało co pamięta, powiedziałem niepewnie. Podobno łaziłeś po tajnych przejściach, podziemiach. Walczyłeś ze szpiegami i znalazłeś skarb. Roch nie dawał za wygraną. No co? Michał postanowił bronić się, widząc moje wściekłe spojrzenie. Ten pan obiecał, że kupi mi lody i odpowie na jedno pytanie. Jakie? Wiktor zaciekawił się. Czy małżeństwo to dobra rzecz? Michał był śmiertelnie poważny. Z Wiktorem wymieniliśmy spojrzenia. I co wujek Roch odpowiedział. Wiktor był rozbawiony. Daj spokój. Masz na to jeszcze czas i machnął ręką. Michał naśladował głos i gest rocha. We trzech ryknęliśmy śmiechem. Na koniec spotkania ustaliliśmy, że wyjedziemy o piętnastej. Nie jest to najszczęśliwsza pora na jazdę po Warszawie, ale szkoda nam było czasu, żeby czekać do wieczora lub następnego dnia. Umówiliśmy się na parkingu przy wyjeździe z Warszawy. Zjawiłem się tam jako pierwszy. Michał siedział w wehikule i wpatrywał się w telefon komórkowy. Czekał na telefon od mamy. Zostawiłem małgosi pełen wyrzutów i uwag na temat wychowania list, który wcisnąłem w szparę pomiędzy drzwiami a progiem drzwi jej mieszkania. Jeszcze nie dzwoniła? zapytałem chłopca. Nie, smutno, pokręcił głową. Nie martw się, zadzwoni. Wcale się nie martwię udawał hardego. Jak będę z tobą mieszkał? To nie będę musiał chodzić do szkoły. Czemu? Byłem zaskoczony. Wręcz przeciwnie: cały czas byśmy gdzieś jeździli szukać skarbów, a ty nie masz komu mnie zostawić. Oddałbym cię Rochowi i Mateuszowi. Wskazałem na Forda Focusa, który wjeżdżał na parking. Gdzie reszta Twojej rodziny? Zapytałem kolegę. Żona obraziła się, zostawiła mi Mateusza, wzięła kinie i zniknęła, roch miał ponurą minę. Powiedziała, że jak zaplanowałem nam taki urlop, to mam sobie sam radzić. Wyksilnika Porsche uwolnił mnie od szukania słów współczucia. Tym razem Wiktorowi towarzyszyła nastoletnia blondynka, która dzięki makijażowi i odpowiedniemu imidż wyglądała jak znana gwiazda muzyki pop. On chyba przesadza z tym swoimi kobietkami, mruknął Roch. To moja córka, Laura, Wiktor uśmiechnął się. Młoda, pomachaj do staruchów. Dziewucha uniosła wypielęgnowaną dłoni z nieskrywanym znudzeniem, żując gumę, wykonała grymas udający uśmiech. Taki wiek, Wiktor próbował jakoś tłumaczyć zachowanie córki. Żona zostawiła mi ją i wysłała SMSA, że jedzie na prawdziwy urlop. Paweł. To twoje pudło. Nagle krzyknął na widok wehikułu. To całkiem dobry samochód, zapewniałem go. Jasne, Wiktor uśmiechnął się. Zrobimy tak. Roch i Paweł jedziecie do moronga, a ja z laurą jeszcze skoczę do galerii na mieście i kupię jej parę ubranek. Skarżyła się, że nie ma ładnego stroju kąpielowego. I tak was dogonię. Bez przesady, Roch oburzył się. Mój fokus nieźle ciągnie. Pewnie tak, ale to muzealne cudo. Wiktor wskazał na wehikuł. Panowie, przerwałem im. Mieliśmy być amigos. Jedziemy razem i tyle. Żaden z was się nie zmęczy, a twojej laurze nie zepsuje się fryzura. Kostium kąpielowy kupi sobie na miejscu. W końcu morąg to nie pustynia. Obaj wzruszyli ramionami i ruszyliśmy. Jechałem przodem, narzucając im prędkość jazdy. O 10 kilometrów mniejszą od maksymalnej dozwolonej. Zrobiłem to specjalnie. Tak było bezpiecznie, a jednocześnie wiedziałem, że przyjdzie moment, kiedy wehikuł pokaże swoje prawdziwe motoryzacyjne oblicze. We wstecznym lusterku widziałem irytację kolegów, ale spokojnie jechałem przed siebie. Za Olsztynkiem zobaczyłem idącą poboczem samotną autostopowiczkę, która usiłowała zatrzymać jakiś samochód. Stanąłem przy niej, a moi koledzy, oglądając się za siebie, pojechali w kierunku ostrudy. Dokąd chcesz dojechać? Zapytałem ją. My za ostrudą skręcamy do moronga. Może być, wzruszyła ramionami. Nie mam konkretnego celu podróży. Wcisnęła plecak na tylne siedzenie obok śpiącego Michała i usiadła obok mnie. Uważnie przyjrzałem się jej, kiedy sadowiła się i zapinała pas bezpieczeństwa. Miała najwyżej 28 lat. Naturalne włosy koloru mlecznej czekolady upięte w kok. Moją uwagę przykuły piękne niebieskie oczy spoglądające z zafiranki gęstych rzęs pod mocno wykreślonymi, ale cienkimi brwiami. Jej uroda nie była wspomagana makijażem. Agresywnym zapachem biło od niej delikatnością xix wiecznej damy i mocą współczesnej emancypantki. Od pierwszej chwili wiedziałem, że niczego jej nie będę potrafił odmówić, a jednocześnie zdawałem sobie sprawę, iż sama świetnie też sobie poradzi. Jakiś dreszcz przeszedł mnie, uświadamiając mi, że przyciągała mnie i jednocześnie czułem lęk przed jej niewytłumaczalną mocą. Jedziemy, szepnęła. Czemu mówisz tak cicho? Twój syn śpi. Nie wyprowadzałem jej z błędu. Ostrożnie włączyłem się do ruchu. Mogę włączyć muzykę? Zapytała. W schowku są kasety. No tak, w takim samochodzie odtwarzaczem p 3 to byłby zbytek luksusu, roześmiała się przeglądając okładki kaset. W jakim samochodzie? To dobry wóz. Właśnie, wygląda jak wóz. Może to na nim wywożono jak Wieś? Nie skomentowałem jej wypowiedzi, bo zdziwiłem się, że z wielu kaset wybrała tę z muzyką i Popa. Cicho nuciła i palcami stukała w kolano. Patrzyła przed siebie, a wiatr delikatnie muskał kosmyki jej włosów. Była piękna w taki sposób, jak ukochał to mój szef. Może skrzywiłby się na jej obcisłe rybaczki podkreślające zgrabną figurę oraz bluzkę z może zbyt głębokim dekoltem. Ukradkiem podziwiałem ją. Jednocześnie intuicja podpowiadała mi, żebym zachował czujność. Zawsze przez piękne kobiety miałem problemy. Jeśli istnieją dobre duchy, które ostrzegają nas przed niebezpieczeństwem, to teraz chyba wszystkie biły na trofogę. Jedziecie na wakacje? Zagadnęła mnie. Tak. Tylko z synem? Tu jest nas dwóch, ale towarzyszami jeszcze moi dwaj koledzy. Jeden ma syna, drugi córkę. Zawsze tak jeździcie, sami tatusiowie? To nasz pierwszy wspólny wyjazd. Nie licząc obozów i kolonii przed ponad dwudziestu laty. Kumple z tej samej klasy, z tego samego podwórka. Jak masz na imię? Blanka. A ty? Dopiero przy tej wymianie zdań zdałem sobie sprawę, że palnąłem gafę i nie przedstawiłem się młodej damie. Byłem pewien, że może była nowoczesna, ale jednocześnie zwracała uwagę na konwenanse. Paweł. Czemu jedziesz tak bez celu? Mam cel. Jaki? Szukam męża, oświadczyła z poważną miną. Moja babcia mówi na mnie, stara panna. Koleżanki z pracy podsuwają mi różnych amantów. W czasie studiów za bardzo zajmowałam się nauką i teraz takie są tego skutki. Dłuższą chwilę patrzyłem na nią i widziałem, jak drgają kąciki jej ust. Żartowała sobie, ale czyniła to z ogromnym wyczuciem i prawie dałem się nabrać. Szukasz męża na autostopie? Wśród kierowców czy turystów podróżujących podobnie jak ty, oba pola poszukiwań można uznać za beznadziejne. Primo: kierowcy. Latem jeżdżą objuczeni żoną i dziećmi. W lęku przed reakcją małżonki nie wezmą żadnej autostopowiczki. Rzecz jasna, odpadają również z powodu istotnych defektów prawnych i obyczajowych. Sekundo: autostopowicze. Mam wiązać życie. Plany dotyczące założenia rodziny z kimś, kto nie potrafi finansowo zaplanować wakacji? Nie, absolutnie, pospiesznie przyznałem jej rację. Za ostrudą dogoniliśmy moich kolegów i skręciliśmy na drogę prowadzącą do Moronga. W mieście zwolniłem. Zbliża się noc, a ty chyba nie masz gdzie spać. Może chcesz, żebyśmy poszukali czegoś w Morongu? Zaproponowałem blance. A wy gdzie się zatrzymacie? W tym momencie zadzwonił do mnie Wiktor. Paweł, gdzie będziemy kimali? W wehikule rozległ się jego głos dobiegający z zestawu głośnomówiącego. Jedziemy na kemping w Kretowinach. Zarezerwowałem tam domek. Z Moronga wyjechaliśmy w kierunku Olsztyna i kilka kilometrów za miastem skręciliśmy w lewo. Przejechaliśmy przez tory kolejowe i wjechaliśmy do lasu. W świetle reflektorów samochodowych widać było tylko pola namiotowe, niewielkie domki ukryte gdzieś wśród krzewów i drzew. Ogniska rozświetlały ciemność jasno pomarańczowym blaskiem, a w powietrzu czuć było zapach smakołyków z grilla. Jeszcze kilka godzin wcześniej byliśmy w zakurzonej w Warszawie, gdzie wszyscy wciąż gdzieś pędzą jechaliśmy drogą na której ścigali się ludzie jadący na wypoczynek lub wracający z nadmorza i z tego zgiełku trafiliśmy nagle do oazy ciszy i spokoju. Zatrzymałem się przy domku z napisem, recepcja. Tam dokonałem formalności związanych z wynajęciem lokum i odebrałem komplet kluczy. Chwilę kluczyliśmy alejkami i wreszcie znalazłem nasz domek. Zatrzymałem się przed podjazdem, dając znać kolegom, żeby wjechali dalej. Nasza willa stała na skarpie, w którą były wkopane dwa garaże. Na nich znajdował się ogromny taras. Na parterze były salon z kominkiem, aneks kuchenny i łazienka, a na poddaszu, pod dwuspadowym dachem, trzy sypialnie i łazienka. Willę wybudowano z kamieni i cegieł. Była przestronna i mądrze zaprojektowana. W różne zakamarki wkomponowano szafy i schowki. Roch i chłopcy ciekawie chodzili po domku, a Wiktor natarczywie przyglądał się Blance. Przedstawiłem ją kompanom. Może zanocujesz z nami, miejsca jest tu dosyć? Zaproponował Wiktor. Jego córka natychmiast popatrzyła na niego z politowaniem. Jeżeli uda wam się znaleźć jakieś miejsce dla mnie, to z ochotą skorzystam. Blanka odpowiedziała rezolutnie. To ci przeszkadza? Zapytała, widząc moją minę. Nie boisz się nocować z trzema obcymi facetami? Dziwiłem się. Z tobą nie, zapewniała i obdarzyła mnie słodkim uśmiechem. Po krótkich targach udało się doprowadzić do satysfakcjonującego mnie układu noclegowego. Ustaliliśmy, że panie zajmą jedną sypialnię, chłopcy drugą, a Roch i Wiktor trzecią. Ja miałem spać na kanapie w salonie. To umożliwiało mi w razie czego dyskretne, nocne wyjścia. Rozpakowaliśmy bagaże, wykąpaliśmy się i Michał z Mateuszem poszli spać. Przed snem usiedliśmy jeszcze na tarasie i popijając herbatę, żartowaliśmy, głównie wspominając dziecięce lata. Pół godziny później zostaliśmy z Blanką sam na sam. Mogę Ci zadać niedyskretne pytanie? odezwała się. Siedziała na plastykowym krzesełku z podkulonymi nogami, chowając je pod polarową bluzę. Strzelaj, uśmiechnąłem się, bo przeczuwałem, o co chcę zapytać. Gdzie są wasze żony? Niech chłopaki tłumaczą się sami. A ty? Nie mam żony. Michał to nie twój syn. Nie, sąsiadki. Już drugi raz zostawiła mi go na tak długo. Skoro jechałem wypocząć, to postanowiłem jej pomóc. A dzieciakowi pokazać piękny kawałek kraju. Może ona ma jakieś plany względem ciebie? Nie jestem typem faceta, wobec którego kobieta powinna mieć poważne zamiary. Czemu? Po prostu. Chyba za mało się znamy, żebym tak ci się spowiadał. Mam nadzieję, że jeszcze lepiej się poznamy, powiedziała wstając. Słyszałem, jak w kuchni zmywała kubki, a potem w domku zapanowała cisza. Z torby podróżnej wyjąłem książki i przy świetle lampki, którą wyciągnąłem z salonu, zacząłem czytać. Żeby skutecznie konkurować z Kuną w poszukiwaniach, musiałem czym prędzej przypomnieć sobie wiedzę na temat kampanii Napoleona roku 1807 na terenie warmii i mazur, której efektem był pokój w tylrze i kilka lat spokoju na wschodnim froncie póki cesarz Francuzów nie poprowadził wielkiej armii na zatracenie w kierunku Moskwy. W sierpniu 1806 roku rozpoczął się kryzys w stosunkach francusko-pruskich, który pocycił nadzieję Polaków na odzyskanie niepodległości. Prusy wypowiedziały Francji wojnę. Bitwy pod Jeną i po Tauerstadt doprowadziły do zupełnego pogromu Prus. Pruscy XIX-wieczni historycy pisali o tej kampanii jako o nieszczęśliwej wojnie. 25 października 1806 roku do Berlina wkroczył korpus marszałka Louisa Davouta. Davout był jedynym napoleońskim marszałkiem, który ukończył paryską szkołę wojskową. To jego wojska po Tauerstadt rozbiły główne siły pruskie i to jemu przypadł zaszczyt wkroczenia do Berlina. Prusy liczyły na wojskową pomoc Rosji i akcję zbrojną Austrii. Francja miałaby więc walczyć z trzema polskimi zaborcami. Napoleon, bóg wojny, jak pisali o nim historycy, albo mały kapral czy łysy, jak o nim mówili jego żołnierze, gnał w kierunku Wisły. W Śnieżnej Zamieci, 26 grudnia 1806 roku, pod Półtuskiem doszło do starcia francuskiego korpusu marszałka Jeana Lamnesa z armią rosyjską dowodzoną przez generała Leontija Bennigsena. Około 20 tysięcy Francuzów, prowadzonych do walki przez jak zwykle tryskającego odwagą marszałka Lannesa próbowało zdobyć przeprawy na Narwi. Dwukrotnie liczniejsza armia rosyjska nie kontratakowała obawiając się, że za Lannesem zmierza cała wielka armia Napoleona. Wieczorem Rosjanie wycofali się w stronę Ostrołęki. Ben Nixon w raporcie do cara Aleksandra I pisał o zwycięskiej bitwie. W której pokonał samego Napoleona. Otrzymał za to order Świętego Jerzego III klasy. Bitwa pod Półtuskiem była ostatnim wojennym epizodem w 1806 roku. 1 stycznia 1807 roku Napoleon nakazał swym wojskom przejście na leża zimowe. Na początku 1807 roku połączone siły prusko-rosyjskie liczyły 105 tysięcy żołnierzy, zaś Francuzów było 140 tysięcy. W styczniu marszałek Michel Ney przeprowadził wypad w stronę królewca. Ney, syn Bednarza, półbóg na polu bitwy, ale zupełne dziecko, kiedy zejdzie z konia jak mawiał o nim jeden z jego adiutantów, nie posłuchał rozkazów Napoleona. Jego wojska doszły po Treszel, Bisztynek, Jeziorany, Litzbark Warmiński, Morąg i Miłakowo, pod którym doszło do utarczki z podjazdem pruskim. Sam Ney zatrzymał się 7 stycznia w Dobrym mieście, a 8 stycznia w Barczewie. Dzięki informacjom zwiadowców zorientował się, że droga na Królewiec jest otwarta. Prusacy pod dowództwem Antona Wilhelma Lestocka kwaterowali pod Węgorzewem. Armia Berniksena była w rejonie Białej Piskiej. Ney wysłał w kierunku królewca lekką jazdę generała Kolberta. Wzmocnioną batalionami grenadierów i woltyżerów oraz sześcioma działami. Ten ruch sprowokował armię pruską i rosyjską do ruszenia na zachód. Teraz Ney wycofał swój korpus do Olsztyna, skąd 22 stycznia alarmował listownie marszałków Jana Bernadotta i Nicolasa Soulta, dowódców sąsiednich korpusów oraz kwaterę główną o ataku sprzymierzonych. Szczególnie zagrożony ewentualnym atakiem był korpus Bernadottea, którego jednostki były rozciągnięte od mierze i Wiślanej w kierunku południowo-wschodnim na przestrzeni 80 kilometrów. Kozacy przechwycili list Neja do marszałka Aleksandra Berthiera, szefa sztabu Wielkiej Armii i dzięki temu Rosjanie pojęli, w jakiej sytuacji jest korpus Bernadottea. Postanowili jego pierwszego wyeliminować z dalszych walk i wysłali ku niemu dywizje dowodzone przez generała Eugeniusza Markowa. 25 stycznia 1807 roku doszło do bitwy pod Morongiem. Początkowo Rosjanie nie ustępowali pola atakującym Francuzom. Wycofali się, widząc nadchodzące z innego kierunku francuskie posiłki generała Pierre'a Duponta, tego samego który później złupił Kordoby i w 1808 roku podpisał kapitulację swojego korpusu w Hiszpanii. Kiedy żołnierze marszałka Bernadettea rzucili się w pościg za wojskami Markowa, nagle do Moronga wjechały trzy szwadrony dragonów kurlandzkich księcia Piotra Dełgorukiego i sześć szwadronów huzarów generała hrabiego Piotra Pachlena. Rosjanie przejęli tabory, wzięli jeńców zdobywając przy okazji osobisty bagaż Bernadettea, Później Ben Nixon odesłał te przedmioty marszałkowi francuskiemu. Z tamtych czasów pochodzi legenda, jakoby Bernadotte został zaskoczony w morongu i w samych kalesonach szukał ukrycia w kamienicach lub w stogusiana. Pod morongiem zginął jeden z rosyjskich generałów, Reinhold von Anneb, którego pomnik do dziś znajduje się przy drodze z moronga do Miłakowa. 28 stycznia generał Benniksen zatrzymał wojska na trzydniowy odpoczynek. Napoleon dowiedział się o marszu przeciwnika 24 stycznia 1807 roku, kiedy on i jego oficerowie bawili na salonach w Warszawie, ciesząc się towarzystwem polskich dam. Trzeba było rzucić wszystko, co miłe na rzecz wojny. Cesarz Francuzów 31 stycznia dotarł do Wielbarka, wokół którego koncentrowały się oddziały armii francuskiej. 1 lutego kawaleria marszałka Joachima Murata opanowała pasem. Marszałek Ney zapowiadał na następny dzień zdobycie Olsztynka. 2 lutego kawaleria marszałka Murata i korpus marszałka Soulta wypłoszyły z pasymia kawalerię księcia Piotra Dołgorukiego. Pod Olsztynem, w zakolu Łyny. Między Bartongiem a Jarotami doszło do potyczki for pocztobu armii. Rosjanie wycofali się za Olsztyn, w rejonie Jonkowa, gdzie na przestrzeni 8 kilometrów rozstawili swe wojska. Ben Nixon wykonał taki manewr po tym, jak kozacy przechwycili list Napoleona do Bernadottea, dzięki czemu bez trudu odczytał zamiary cesarza Francuzów. Wojska sprzymierzonych były rozciągnięte na przestrzeni kilkudziesięciu kilometrów i trzeba było je utrzymać po jednej stronie łyny, by mogły ze sobą współpracować. W Wielbarku Napoleon nocował i mieszkał w domu zarządcy Domeny Królewskiej, skąd wyjechał 2 lutego 1807 roku. Kolejną noc spędził na plebanii w Pasymiu. Spieszno mu było na spotkanie z siłami rosyjskimi, bo do Olsztyna przyjechał o świcie czyli około siódmej rano. Pewnie jeszcze gdzieś po drodze, o godzinie piątej, rozesłał rozkazy. Marszałek Soult ze swoimi wojskami miał maszerować prawym brzegiem łyny, murat lewym, a najpolilinii Ostruda Olsztyn Barczewo. Napoleon na podstawie danych ze zwiadu przypuszczał, że główne siły rosyjskie znajdują się w dobrym mieście, a Wionkowie stoi tylko strasztylna. Manewry marszałków miały służyć jak najszybszemu doprowadzeniu do walnej bitwy. Napoleon ominął Olsztyn i pojechał do Gutkowa. Tam, z drewnianej wieży kościelnej, obserwował pozycje rosyjskie wrócił do Olsztyna około południa, przejechał przez most świętego Jana i wjechał na olsztyński rynek, gdzie zatrzymał się w kamienicy na rogu rynku i ulicy Świętej Barbary. Tu odbierał meldunki od zwiadowców na temat armii rosyjskiej skoncentrowanej niedaleko Jonkowa. Z tym miejscem związana jest legenda o pruskim strzelcu o nazwisku Rydzewski, który chciał ustrzelić siedzącego na koniu i dokonującego przeglądu wojsk Napoleona. Trzeba tu dodać, że podobną historię o zamachu ma także zalewo. Na olsztyńskim zamku cesarz oglądał namalowane na ścianie krużganka wykresy autorstwa Kopernika oraz rozsyłał rozkazy do swych korpusów. Wizyta na olsztyńskim zamku i zetknięcie się z pamiątką po astronomię zrobiło na Napoleonie ogromne wrażenie, skoro kilka dni później, po jadce, jaką przeszły wojska francuskie w czasie bitwy pod Pruską i Ławką pamiętał o tym zdarzeniu. Polecił Gerardowi Glejowi. Swojemu oficerowi poszukiwanie grobu kopernika i pamiątek po nim. Te informacje odnalazł Norbert Kasparek, a więcej o tym napisał Janusz Jasiński w książeczce Napoleon w Olsztynie i Okolicach. Gerard Glej był księdzem, uczył filozofii i matematyki w Strasburgu, był też administratorem dóbr marszałka Dawołta w Skierniewicach i właśnie wtedy przesłał relacje z poszukiwań do tygodnika poznańskiego. Opisał jak został wysłany do Lidzbarka Warmińskiego, bo słyszano, że tam jest grup Kopernika. Zawitał też do kolegiaty w dobrym mieście i na Zamek w Olsztynie. Zainteresowanie astronomem nie wygasło i kiedy Napoleon 2 czerwca 1812 roku był w Toruniu, chętnie odwiedził kamienicę, w której jakoby urodził się Kopernik. Napoleon bardzo ponaglał marszałków a zwłaszcza Neja, od którego nadejścia było uzależnione rozpoczęcie bitwy pod Jonkowem. Marszałek Soult otrzymał zadanie zdobycia przeprawy na łynie w Barkwedzie, jedynej na długości rzeki aż do Dobrego Miasta. Stamtąd żołnierze marszałka Soulta mieli uderzyć na tyły wojsk rosyjskich pod Jonkowem. Marszałek Davout miał z drogi na Barczewo skręcić w kierunku Spręcowa. Kawaleria marszałka Murata miała stanowić centrum sił francuskich, po których lewej stronie miały znaleźć się oddziały na około godziny 13. Wojska marszałka Pierre-Augreau miały stanowić odwód. Napoleon Wolszty nie wydał jeszcze inny rozkaz. Zwykle francuska piechota liniowa nosiła charakterystyczne kapelusze, w taki sposób, jaki znamy z obrazów przedstawiających Napoleona. Jednak w obliczu przerażających mrozów, pozwoliło obrócić kapelusze o 90 stopni, by opuszczonymi rondami można było zakryć uszy lub doszyć do nakrycia głowy nauszniki. Napoleon wrócił do Gudkowa zapewne po obiedzie, kiedy spodziewał się już nadejścia korpusu ja. Marszałkowie Murat, Augereau i Gwardia ustawili się już w szyku bojowym. Od strony Barkwedy słychać było huk armat. A marszałek najwciąż nie przybywał. Plan Napoleona zakładał jednoczesny atak Soulta na Barkwedę i uderzenie korpusu Neya pod Marszałek Soult, będąc w dywitach rzucił w kierunku Dobrego Miasta kawalerię przydzieloną do korpusu, a sam ruszył z resztą wojska na Barkwedę. Tam mostu broniły trzy pruskie baterie artylerii i dziewięć batalionów piechoty, z czego jeden, batalion muszkieterów uglickich, rozlokowano we wsi. Francuzi zaatakowali na północ i na południe od Barkwedy. Natarcie załamało się w ogniu 24 pruskich dział i rosyjskich muszkietów. Drugi atak zmusił Rosjan do wycofania się z Barkwedy, a za nimi pogrobli biegli Francuzi, którzy starli się z rosyjskimi odwodami. Kontratakujący musieli uciec, a za nimi gnali muszkieterzy uliccy, którzy sami ulegli sile ognia Francuzów broniących teraz wsi. Tuż przed zmierzchem Francuzi zostali przez generała Lewala porwani do kolejnego ataku. Tym razem zdobyli przeprawę i cztery działa. W tym czasie, około 17:00, marszałek Ney przybył już pod Gudkowo. Na początku lutego słońce zachodzi właśnie o tej porze i Napoleon uznał, że nie ma sensu rozpoczynać bitwy o zmroku. Biwakował przy drodze Gudkowo-Jankowo. Podobno w tym miejscu stał kamień, który kilkanaście lat temu odnalazł się na prywatnej posesji. Nazajutrz, 4 lutego, kawaleria francuska ustawiła się w szykuł do ataku. Naprzeciw stanęli kozacy i regularna jazda rosyjska. Zagrzmiały armaty z obu stron, ale rosyjskie jakby słabiej. Szybkie rozpoznanie pola walki doprowadziło do wniosku, że główne siły rosyjskie wycofały się. Być może doszłoby do generalnej bitwy właśnie pod Jankowem, gdyby nie meldunek z 3 lutego, w którym pruski generał Lestock zawiadomił Benniksena, że nie zdąży na pole bitwy. Po rosyjskiej ucieczce rozpoczął się francuski pościg zakończony krwawą dwudniową bitwą pod Pruską i ławką 7 i 8 lutego 1807 roku. Przewagę na ówczesnym polu bitwy zdobywano dzięki sile ognia. Gładkolufowe karabiny nie były celne, więc w pierwszej chwili szeregi żołnierzy ostrzeliwały się, aby ostatecznie rozstrzygnąć starcie w walce na bagnety. Orientacja na polu bitwy była niezwykle utrudniona, gdyż czarny proch strzelniczy tworzył wielkie kłęby dymu. Napoleon stosował taktykę wysuwania do przodu dwóch silnych straży przednich. Ich zadaniem było rozpoznanie i zatrzymanie wroga. Główne siły były kierowane w decydującym momencie do frontalnego ataku lub obejścia po bokach. Na polu bitwy wojska napoleońskie w pierwszych rzędach ustawiały tyraliery, wspierane z tyłu przez artylerię i oddziały rezerwowe zatykające luki w pierwszych rzędach. Dopiero idące z tyłu batalionowe kolumny uderzeniowe zadawały przeciwnikowi miażdżący cios. Wojna nie była już tylko sprawą królów i generałów. Teraz państwa i społeczeństwa dźwigały na sobie ciężar działań wojennych. Inna też była armia francuska. Zwykły szeregowiec musiał być traktowany jak obywatel. Napoleon po bitwie przejeżdżał przed szeregami swego wojska i nagradzał awansami najdzielniejszych. Spora część jego marszałków była synami ludzi z plebsu lub rzemieślników, którzy dzięki rewolucji, odwadze i wierności cesarzowi zdobywali tytuły szlacheckie, a nawet królewskie, jak marszałek Bernadotte, późniejszy król Szwecji. Marszałek zyskał uznanie Szwedów nadzwyczaj szlachetnym i łaskawym traktowaniem jeńców szwedzkich wziętych na Pomorzu Zachodnim. Po bitwie pod Pruską i ławką Napoleon powoli ruszył na południe, wciąż oczekując decydującego starcia ze sprzymierzonymi wojskami pruskimi i rosyjskimi. Cesarz zatrzymał się w północnym skrzydle Ostruckiego zamku. Określenie pokoju, w którym spał i pracował, jest trudne, bo źródła nie przekazują dokładnych informacji. Napoleon był niezadowolony z warunków na zamku. Było mu tam po prostu zimno, na co skarżył w listach do żony, Józefiny. Ryszard Kowalski, mieszkaniec ostródy interesujący się historią swojego miasta, miał okazję rozmawiać z Georgiem Freiwaldem. Potomkiem Edwarda, który jako mały chłopczyk występuje na obrazie Mikołaja Ponce Camusa, Napoleon użycza łask mieszkańcom Ostrudy. Chłopczyków był synem administratora zamku, który dzielił mieszkanie z Napoleonem. Cesarz miał służących mameluków, i pewnego dnia jeden z nich w ciemnościach, na schodach między apartamentem Napoleona a pokojem Freiwaldów oblał chłopca zupą niesioną w wazie. Podobno Napoleon tak przejął się losem poparzonego chłopca, że nawet z kwatery w kamieńcu słuzkim słał listy z zapytaniem o zdrowie małego Edwarda. Obraz Ponceca Musa wisi w Wersalu, w pobliżu innego przyjęcie przez Napoleona perskiego posła w pałacu Finkenstein 27 kwietnia 1807. Na obrazie Napoleon jest odrobinę otyły, co nie powinno dziwić. Skoro od kilku miesięcy był skazany na kuchnię niemiecką i polską mało się ruszał, bo mało stoczył bitew. Innym obrazem przedstawiającym miasto w tym okresie jest biwak w Ostródzie Hipolita Comtea przedstawiający obóz gwardzistów. Na cześć sławnego Francuza wybito także medal pamiątkowy z napisem Napoleona Osterode. 1 kwietnia kwatera Napoleona i stolica ówczesnej Europy została przeniesiona do pałacu w Kamieńcu Suskim, gdzie było cieplej, tym bardziej że przebywała tam Maria Walewska, która wybrała towarzystwo Francuza w miejsce podstarzałego męża. Wedle złośliwych padła szybciej niż austriacka twierdza Ulm, a według broniących honoru damy, wychodziła ze schadzek zapłakana, wierząc, że czyni to dla dobra Polski. Maria Walewska przyjechała do Kamieńca Suskiego na dwa-trzy tygodnie po przeniesieniu tam kwatery Napoleona. Zarezerwowano jej pokój tuż obok sypialni cesarza. Nie mogła z niego wychodzić, pokazywać się w oknie. Podobno umilała czas Napoleonowi jako małżonka i towarzyszka przy posiłkach. Napoleon pisał wtedy do brata, moje zdrowie nigdy nie było tak dobre. Stałem się lepszym kochankiem niż w przyszłości. Nic dziwnego, że potem wódz wyjechał na kampanię zakończoną czerwcową bitwą pod Frydlandem, podpisaniem pokoju w Tylży, a następnie utworzeniem księstwa warszawskiego. Jaki udział miała Polka w tej decyzji Napoleona? Czy za sprawą Maryi Walewskiej jej ojczyzna stała się Napoleonowi bliższa? Sam Napoleon 10 maja 1807 roku pisał do żony Józefinę: Kocham tylko moją małą Józefinkę, dobrą. Nadąsaną i kapryśną, która nawet sprzeczać się potrafi z wdziękiem, właściwym wszystkiemu, co robi. Bo jest zawsze miła, wyjąwszy chwilę, gdy bywa zazdrosna. Wtedy staje się zupełną diablicą. Pobyt wojsk napoleońskich w regionie Warmii i Mazur zaowocował wieloma legendami. Zimą 1807 roku w Złotych Górach zwanych też błędnymi, w paśmie wzgórz porośniętych lasami liściastymi na południe od Jedwabna, teren byłego poligonu wojskowego Muszaki, grupy żołnierzy francuskich gubiły się w ośnieżonym lesie. Podobno jeszcze przez kilka lat znajdowano na tamtym terenie woreczki i szkatułki z monetami francuskimi. Stąd nazwa Wzniesień. 4 lutego 1807 roku Napoleon zatrzymał się w Plebanii i w Jonkowie. Obiecał gospodyni skarżącej się na rabujących wszystko żołnierzy francuskich wypłacić odszkodowanie. Kobieta zgubiła pismo podpisane przez Napoleona, więc nie dostała pieniędzy. Istnieje też legenda o gospodyni, która wzięła od Napoleona bardzo dużo pieniędzy podając mu zawyżoną cenę posiłku. Uciekła z pieniędzmi i zniknęła bez śladu. Inne podanie ludowe mówi o dębie Napoleona w Barkwedzie które to drzewo już nie istnieje. W czasie bitwy pod Barkwedą Napoleon miał dowodzić wojskami stojąc pod dębem, a nocował w dziupli tego drzewa. Trzeba jeszcze wspomnieć, że okres wojen napoleońskich na Warmii i Mazurach był też szczególny z innego względu. Stacjonowały tu wojska polskie walczące u boku armii francuskiej. Generał Józef Zajączek przebywając na warmii wiosną 1807 roku wyraźnie zakazał pod wszelkich rabunków mówiąc Niech żołnierz pamięta, że jesteśmy w kraju, co dawniej jedną z nami składał ojczyznę i że mieszkaniec jest naszym współrodakiem, choć go różni język. Przez warmię i Mazury maszerowali żołnierze generała Jana Henryka Dąbrowskiego. Formowanie polskich legionów rozpoczęło się już w grudniu 1806 roku. Do końca stycznia następnego roku sformowano trzy jednostki legie, czyli dywizje. Pierwszą dowodził książę Józef Poniatowski, drugą generał Józef Zajączek, a trzecią generał Jan Henryk Dąbrowski. Każda dywizja składała się z czterech pułków piechoty pułku, później dwóch kawalerii. Batalionu artylerii i kompanii saperów, w sumie 13 tysięcy żołnierzy. Dywizja generała Dąbrowskiego brała udział w walkach pod Gdańskiem. W czasie szturmu nadczew generał został ranny w nogę, a Jan Michał Dąbrowski, jego syn, stracił lewą rękę. Na 6 czerwca 1807 roku generał Dąbrowski nakazał swym wojskom przegląd w Gniewie, właśnie wtedy Polacy otrzymali rozkaz wymarszu przeciw wojskom rosyjsko-pruskim stacjonującym w Prusach Wschodnich. Dywizja generała Dąbrowskiego przeprawiła się przez Wisłę 7 czerwca, potem maszerowała przez Prabuty, Morąg, Kwiecewo, Dobre Miasto. Pras Lity, Litzbark Warmiński, Górowo i Ławeckie, aby 14 czerwca około godziny 9 rano dotrzeć na pole bitwy pod Frydlandem. Polacy zatrzymali się we wsi Heinrichsdorf, obecnie Rownoje. Pułk strzelców konnych Kazimierza Turno i szwadron Józefa Droszewskiego otrzymały rozkaz ataku na rosyjski i zamiłowski pułk gwardii. Piechota trwała na pozycjach wyjściowych do ataku cały czas ostrzeliwana przez rosyjską artylerię. W sumie jedynie polska kawaleria brała udział w walce, a potem w pościgu za resztkami rosyjskiej armii.